Jestem w stronie. Po swojej własnej. Nie będziesz uznawany za żołnierza. Każdy, kto cię zobaczy, zaatakuje, czy to przyjaciel, czy wróg. Posłuchaj, nie musisz się przejmować żadnymi alarmami, ale każda osoba, którą spotkasz, będzie pewnie bardzo czujna. Będę uważał. Fischer, poważna zmiana planów. Mamy tu innych agentów, niedaleko od miejsca, w którym się znajdujesz. Inni Splinter Cell? Agenci Splinter Cell podczas ćwiczeń. Tylko że ich cel został właśnie przewieziony w inne miejsce przez jednostki specjalne AKP. Mam przejąć cel? Nie. Musisz przesłuchać jednego z członków jednostek specjalnych, żeby się dowiedzieć, gdzie go zabrali. Dobra. Jeśli zabijesz ich, zanim z nimi porozmawiasz, to każe przerwać misję. Byliśmy tutaj i przekroczyliśmy tę linię na południe tutaj, czyli jesteśmy... Wiem gdzie! Czy ktoś tam chodzi? Nie. Dlatego mnie to martwi. Nic. Bądź cicho, a może pożyjesz. Kto? Zamknij się, Lambert, mam jednego. Świetna robota, Fischer. Przełączę cię na kanał bezpośredni, poczekaj chwilę. Tylko spokojnie, jeszcze chwilkę. Dobrze. W porządku, Fischer, zaczynaj. Mam kogoś, kto chce z tobą pogadać. Wyjąłem. Zapytaj, gdzie zabrali Younga. Gdzie zabraliście Younga? Nie mam... pojęcia, o czym mówisz?
Nie odpowiada, mam go zabić? Nie, nie. W porządku, mówią, że powinienem cię zabić, więc... O, czekaj! Już dobrze. Young, tak, przenieśliśmy go do kafejki internetowej. Tej obok targu rybnego nad rzeką. Panowie, czy to wszystko, czego potrzebujecie? Tak, potwierdzam. Wielkie dzięki. Jesteśmy pana dłużnikami. Witamy w drużynie. I co teraz zrobisz? Możesz mi powiedzieć, o co chodzi, Lambert? Przykro mi, Fisher, ale robisz się za stary na tę robotę. Przestań wreszcie słuchać Green. Podlegając jej definicji starości, musiałbyś do każdej nowej pary gogli dodawać pieluchy. Jeszcze chwila, a będzie to bielizna dla dorosłych. To było okrutne. Koreańczy, bracia i siostry partii! Patrzcie, jak wasi amerykańscy strażnicy uciekają, niczym tłuste kaczki pędzone na rzezi! Odmówcie ich oszukańczemu eskapizmowi! Dobry pomysł, Fischer! Przerwij transmisje propagandowe, co doda otuchy naszym chłopakom. Chłopakom? Robię to, bo po prostu jest wkurzająco. I co teraz zrobisz? Samolot bezzałogowy Predator właśnie odkrył ruchome centrum dowodzenia na terenie znajdującym się przed tobą. Spróbuj wyciągnąć stamtąd jakieś informacje. Nie mam go zniszczyć? Nie. Mogliśmy to już zrobić przy pomocy Predatora. Testy, to nie staniemy się wielkim, błyszczącym celem na czyjejś puszce. Amerykanie wiedzą, gdzie jesteśmy i
Jeśli nas jeszcze nie zbombardowali, to albo wygraliśmy wojnę, albo zostawili nas przy życiu z jakiegoś powodu. Tak, od razu czuję się bezpiecznie. Zaczynam testy. W porządku. A jestem zbyt ostrożny. Zbyt ostrożnym. Do diabła.
Zniszcz to przeklęte światło! Dobra robota, Sam. Mając wewnętrzne połączenie z siecią dowodzenia AKP, będziemy mogli przesyłać ich tajne informacje prosto do naszych analityków. Zawsze chętnie pomogę. Fisher, nie trudź się czekaniem na windę. Musisz zabrać dyski z PMD, zanim wejdziesz na dach dokonać transmisji. Fisher, musisz wyciągnąć dyski z PMD, zanim pójdziesz na dach dokonać transmisji. Jasna cholera. Chyba jestem trochę przetulony. Światło? Cholera. On się ze mną bawi. Chyba go zgubiliśmy.
Już. Dobrze, a teraz zanieś ten dysk na dach, żebyśmy mogli przesłać dane do EA-6B. Czemu nie możesz odczytać tego stąd? Zbyt długo zajmie przygotowywanie bezpiecznego łącza. A jeśli przechwyci to Korea Północna... Wtedy misja będzie stratą czasu. Uj, jest tu całkiem ładny widok. Powiedziałbym, że jest coś hipnotyzującego w tych smugach ognia baterii przeciwlotniczej, rozświetlających nocne niebo. Tu diabła! Mamy rannego! To tylko ciemność. Pamiętaj, do tego cię skolono. Potrzebuję... Co to było? Cichusza, albo będę musiał zrobić ci krzywdę. O nie! Jakie masz zadanie? Jesteśmy tu, żeby zabezpieczyć budynek i włamać się do południowo-koreańskiej państwowej magistrali danych. Czego szukacie? O ile wiem, niczego szczególnego. Ale jak już tu jesteś, może poszukamy tego, czego ty szukasz. Chyba będę musiał się upewnić, czy nikt z twoich znajomych mnie nie zobaczył. O Boże, proszę! Nie zabijaj mnie! Zrobione. Dobrze, a teraz zanieś ten dysk na dach, żebyśmy mogli przesłać dane do EA-6B. Czemu nie możesz odczytać tego stąd? Zbyt długo zajmie przygotowywanie bezpiecznego łącza. A jeśli przechwyci to Korea Północna... Wtedy misja będzie stratą czasu. Powiedziałbym, że jest coś hipnotyzującego w tych smugach ognia baterii przeciwlotniczej, rozświetlających nocne niebo. Piękne! Na pewno lepsze to od nudnego patrzenia w gwiazdy. Artyleria! To taka mała konstelacja w zestawie, zrób to sam. Tak, no dobra. Idę sprawdzić, co tam u Bonga i Fenga. Zobaczę, jak im idzie z tymi drzwiami. Pewnie sami się wysadzili. Pewnie tak. Na razie. Na razie. Następny przystanek, ostatnie piętro. Ewakuacja ma nastąpić zaraz po przesłaniu danych? Taki jest plan.
Jeśli dostaniemy potwierdzenie, że strefa lądowania jest czysta, zabierzemy cię bezpośrednio z dachu. A jeśli nie będzie to bezpieczne? Lambert, jestem gotowy. Człowiek strzela za tu, księżycowy pies. Rozpocznij transmisję. Dziwne. Czy to z powodu lasera? Katapulta! Katapulta! Musimy pozbyć się danych! Lambert, mamy problem.